No ja się cieszę, że udało nam się wspólnie zdobyć coś takiego jak UNESCO dla Tarnowskich Gór, a pan poseł jest tą osobą, która przyłożyła do tego wyraźnie rękę, bo gdyby nie spotkanie z ministrem Zdrojewskim, to nie przebilibyśmy się w Warszawie na pewno. To dla mnie też była przygoda życia, ale wszyscy wiemy, że 99% zasług to Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a jeśli można było przy tym pomóc, no to wielka radość. No cieszyliśmy się rzeczywiście, bo każda pomoc była potrzebna i... I się udało. Myślę, że ten wynik końcowy to jest to, co nam potrzeba. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Stowarzyszenia i mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo.